Wojciech Pawłowski, pierwszy bramkarz w naszym nowym sezonie. Jak wystaniesz swój występ? Znaczy, co mogę powiedzieć, to za dużo roboty nie miałem. Nie mogę się ocenić jakoś super pozytywnie, ale wydaje mi się, że jeżeli bramkarz występuje na zero z tyłu, no to jest pozytywne jak i dla niego, tak i dla obrony. Także cieszę się z tego, że wyszliśmy zwycięstwo i że zachowaliśmy się sobie. Ale pozytywne, bo na zero z tyłu mówisz, że nie było dużo pracy, ale kilka dośrodkowań było, tak? Kilka razy musiałeś wyjść z bramki i jednak ten kilk chwyć. Znaczy tak, no bo ruch generalnie wykonuje bardzo dobrze stałe fragmenty, więc zmienialiśmy w lidze Europy, czy wcześniej w lidze. Także to nie są łatwe piłki, trzeba się mocno skoncentrować, żeby wyjść, zrobić pewnie na 100% i... No i co, no i cieszę się z tego, że jakąś tam jakąś małą cegiełkę dołożyłem do tego zwycięstwa. Zwycięstwo w pierwszym meczu to też dowód na to, że zespół idzie w dobrym kierunku, ale z Wojtkiem Pawłowskim w składzie już na stałe? Znaczy, cieszyłbym się, jakby był tym bramkarzem na stałe, ale nigdy nic nie wiadomo, ja bym ciężko pracował na treningach przez cały tydzień i jeżeli trening wybierze do składu, to będę mega zadowolony. No i chciałbym, żeby tak się stało, tak powiedziałem wcześniej, będę na to pracował, a czas pokaże. A jak czujecie się po tym meczu fizycznie, bo warunki bardzo trudne? Znaczy, pierwsza połowa była bardzo ciężka, strasznie duszu i staraliśmy się grać piłką, ale popełniliśmy tam kilka prostych błędów i dlatego stworzył sobie tam jakieś takie sytuacje. Także no ciężko się gra, jak jest duszu, no bo nie można złapać powietrza, jeszcze zawodnicy tak biegają. Ja mogę po sobie to powiedzieć, że nawet jeżeli stałem tak, to było mi bardzo gorąco, a co dopiero do zawodników, także pogoda zawsze jakieś ciepło, to się ciężko gra. Ale my wygraliśmy sercem i duchem i mądrością, także